Jesteś, która współcierpia. A gdy go już wyszydzili, przygotowano dla Jezusa krzyż i wyprowadzono go na ulicę miasta, by Pascha trwała dalej. Wyprowadzili Jezusa z pałacu Piłata, zaprowadzili na dziedziniec, a tam już był przygotowany dla niego krzyż z nieociosanych belek. Nauczyciel ubiczowany, ledwo stojący na nogach, podszedł do krzyża. Podniósł go i wziął na ramiona. Droga, którą miał przejść, wiodła przez miasto. Ponieważ był to czas przygotowania, wielu robiło zakupy, więc rynek w środku miasta pękał od nadmiaru ludzi. Było słychać gwar przekupniów, a Jezus szedł mimo braku sił. I ty, drogi bracie i siostro, co dnia bierzesz, podobnie jak Jezus, swój własny krzyż. Być może krzyż choroby, cierpienia, codziennych zmartwień i trosk. Bierzesz go co dzień, ale czy swoje cierpienia łączysz z tymi, które Jezus wziął na siebie, za ciebie, na Kalwarię? Każdy z nas został obdarowany krzyżem. U wielu w związku tym może być pojawić się pytanie, dlaczego ja mam taki krzyż? Dlaczego inni muszą dźwigać, a ja? Jezus powiedział, jeśli chcesz mnie naśladować, weź swój krzyż i chodź za mną. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, to weź swój krzyż i chodź za mną. Nie oglądaj się na innych sąsiadów, krewnych, przyjaciół. Patrz na siebie i na Chrystusa, który idzie przed tobą. Naśladuj Go we wszystkim, także w niesieniu krzyża. Ciężki krzyż przygniata do ziemi. Zmęczenie daje znać o sobie. Kamienista i nierówna droga, bose nogi potykające się o kamienie. Wreszcie upadek pod krzyżem. Krzyż przygniótł. Krzyż przycisnął do ziemi. Jezus upadł. A tłum? Tłum stał i patrzył. Inni śmiali się ze skazańca, że nie ma siły. Jeszcze mi inni mijali obojętnie, a żołnierze ci bili i krzyczeli, by Boży skazaniec się podniósł. Wyszedł dalej, a Jezus leżał przygnieciony krzyżem. Ja także upadam na kamienistej drodze mojego życia. Upadam pod ciężarem mojego krzyża, gdy nie mam już sił nieść go dłużej. Upadam w moje grzechy. Upadam w pychę. Pojawia się w moim życiu takie myślenie, przecież jestem doskonały. W tym, co robię, jestem najlepszy. Pan Bóg? Pan Bóg jest potrzebny tylko po to, by pobłogosławił moje plany, moje zamiary, moją przyszłość. Upadam w chciwość. Dlaczego inni mają tyle, a ja nie? Ja wciąż mam za mało. Ja jeszcze nie jestem szczęśliwy. Bo inni mają więcej. Jak ciężko mi dzielić się z innymi tym, co posiadam. Jak ciężko jest mi się podzielić. Upadam w nieczystość. Nieczystość często kojarzy się ze sferą seksualną, cielesną. No właśnie. A jak wygląda ta sfera mojego życia? Jak wyglądają moje myśli? Zawsze są czyste? Myśli?
Jezus powiedział, jeśli ktoś patrzy na kobietę pożądliwie, to już w sercu swoim dopuścił się z nią cudzołóstwa. Upadam w zazdrość. Ktoś ma, a ja nie. Komuś się powodzi, nie mnie. Ten to ma szczęście. A mnie nigdy się nie udaje. Jak to jest? Czy mam świadomość, że zazdrość jest grzechem? Kogo, czego zazdroszczę innym? W ogóle zazdroszczę? Spowiadam się z tego? Upadam w obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Tego jeszcze nie spróbowałem, ale to takie dobre. Lepiej odchorować niż ma się zmarnować. Jakie to polskie. Zjeść nie dlatego, że jestem głodny, ale dlatego, że ja lubię zjeść i sprawia mi to przyjemność. Upadam w gniew. Ach, te emocje. Moje impulsywne działanie, czasem niepotrzebna awantura, potok słów, których normalnie bym nigdy nie wypowiedział. Często się gniewam. Długo noszę urazę do innych w sobie, w swoim sercu. Czy wszystko wszystkim już przebaczyłem? Upadam w lenistwo. Ile czasu w swoim życiu zmarnowałem? Ile niewykorzystanych sytuacji, by pomóc innym? Tej osobie, która tej pomocy ode mnie potrzebowała, może czasem czasu, wysłuchania, towarzyszenia. Jak często w moich ustach pojawia się zwrot, jak mi dzisiaj się nic nie chce zrobić. Ile sekund, minut, godzin, dni, tygodni, może lat zmarnowałem przez lenistwo. Jezus upadł, ale nie leżał długo pod krzyżem. Żołnierz podszedł, podniósł krzyż i skazańca i przeraźliwie krzycząc kazał iść dalej. Jezus podniósł się i dalej ruszył po kamienistej drodze Jerozolimy. Na drodze w tłumie wielu ludzi stała Jego ukochana matka, Maryja. Ona, nie licząc się z oprawcami Jezusa, podbiegła do skazańca, by pocieszyć Go w tych chwilach cierpienia. To był moment, sekundy, ale jakże cenne, ale jakże ważne zarówno dla Jezusa, jak i dla Maryi. Tak. I na drodze naszego życia stoi matka, ta rodzicielka, ta żywicielka, ta, dla której jesteśmy całym światem, najcenniejszym skarbem, jej ukochanymi dziećmi. Nasza ziemska mama. Pamiętamy o niej? Oddajemy jej należyty szacunek? Modlimy się za nasze mamy? Maryja stanęła na drodze swego Syna. Chciała choć przez chwilę spojrzeć w oczy Jezusa, by zobaczyć tę trwogę, to cierpienie, ale chciała przyjść też z ulgą, z wytchnieniem. Trwało to chwilę, gdyż On musiał iść dalej. Zmęczony, nie mający sił, zostaje odciążony. Żołnierze przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, by ten niósł krzyż za Jezusem, by pomógł skazańcowi. Szymon pewnie się zastanawiał, kim jest ów skazaniec, ale nie zapytał. A Jezus szedł dalej. I oto kolejne spotkanie. Naraz z tłumu wybiega młoda dziewczyna, Weronika. Niesie ze sobą wilgotną, białą chustę. Nie ogląda się na boki, ale spieszy w kierunku Jezusa. A gdy już dobiegła do Niego, nie pytając o zdanie, sama przeciera spieczone południowym słońcem twarz Jezusową.
a Boży skazaniec nie pozostaje dłużny. Obdarowuje ją prezentem, swym wizerunkiem na chuście. Jezus idzie dalej. Zmęczenie się zmaga, sił coraz mniej. Naraz kolejne potknięcie i kolejny upadek. A ja? Ja też się potykam na drodze mego życia i też upadam. Jak to możliwe? Czasem upadam, a moje upadki mogą być powiązane z upadkami innych. Gdy namawiam kogoś do grzechu, gdy nakazuję lub zezwalam, czasem przez milczenie na grzech. Czasem może się zdarzyć, że pobudzam swoim słowem kogoś do popełnienia grzechu. Może milczę, gdy ktoś grzeszy, gdy widzę, że ktoś grzeszy, nie udzielam kary za to przewinienie, nie upominam. A może pomagam w grzechu, sądząc, że przecież ja nie maczałem w tej czy innej sprawie swoich palców. Może też czasem w rozmowach usprawiedliwiam czyjś grzech. Tak, ja również upadam, podobnie jak Jezus. Ja również upadam, jak inni. Ale Jezus wstaje, podnosi się z wybrukowanej drogi jerozolimskiej. Wstaje, by iść dalej, by dojść na górę, na spotkanie. Kiedy skazaniec ruszył, przechodzi przez rynek, na którym roiło się od przekupniów. Jedni mijają Jezusa z daleka, inni potrząsają głowami, ale wśród tłumu znalazły się i kobiety, które pochylając się nad Jezusem bardzo mu współczuły. A Jezus? A Jezus mimo wyczerpania, widząc ich litość, nie przechodzi obok nich obojętnie. Zatrzymuje się i rozmawia. Rozmawia o kimś najważniejszym dla nich, dla tych niewiast. Rozmawia o ich dzieciach. Jezus nie przestaje nawet na tak trudnym momencie swego życia nauczać o królestwie. Nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Po chwili rozmowy, upomniany biczem przy strażnika, rusza dalej. W pewnym momencie, widząc już tylko kamienie pod nogami, Jezus upada po raz trzeci. Ja też upadam. Nie raz, nie dwa, nie trzy, ale może 50 albo 100 razy. Upadam więcej razy niż Jezus. Upadam w różne grzechy, nawet w te przeciwko Duchowi Świętemu. Pan Jezus powiedział, wszystkie grzechy będą człowiekowi odpuszczone, za wyjątkiem grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Popełniam takie grzechy. Może upadam przez nadmierną ufność w miłosierdzie Boże. Pojawi się w mojej głowie myślenie, grzech? Pójdę do spowiedzi i się wyspowiadam. Pan Bóg na pewno mi odpuści. A może upadam, bo wątpię w Boże miłosierdzie. Nawet Pan Bóg mi nie pomoże. Dla mnie nie ma już ratunku. Nikt nie pomoże, nawet Bóg. Upadam, gdy podważam prawdy mojej katolickiej wiary, które Kościół podaje nam do wierzenia. No, Pismo Święte tak, Kościół no też, ale ten dogmat to nie, niekoniecznie. Upadam, gdy zazdroszczę bliźniemu łaski Bożej, bo tego czy tamtą to Bóg bardziej kocha niż mnie. Bo Jemu to się wszystko udaje, a mnie nic nie wychodzi. Bóg,
Bóg chyba o mnie zapomniał, Bóg mnie nie kocha. Dlaczego oni tak mają tyle łask od Boga? Upadam, gdy ktoś mnie upomina, a ja mam zatwardziałe serce. I nie chcę słuchać dobrej rady. I nie chcę zmienić nic w swoim życiu. I nie chcę otworzyć się na to, na tą radę, którą przychodzi mi drugi człowiek. Upadam wreszcie, gdy pokutę i nawrócenie odkładam na starość, aż do śmierci. Bo teraz trzeba żyć. Teraz liczy się ten czas, ten moment, ta chwila. A na modlitwę, na to jeszcze przyjdzie czas. Na starość się nawrócę. Zdążę. Upadam. Upadam bardzo mocno, ale muszę mieć siłę, tak jak Jezus, by wstać i iść dalej. Nie oglądając się wstecz, ale patrząc w przód. Jezus wstał i poszedł dalej. Gdy wszedł na górę, na Golgotę, położono krzyż. Jezus w pokrwawionych i spoconych szatach stał w południowym słońcu Jerozolimy. Żołnierze podeszli do Niego i z wielką siłą zdarli z Niego własne Jego szaty. Odebrano Jezusowi wszystko. Szaty, a wraz z Nim godność ludzką. Czy zdarza mi się odedrzeć kogoś z szat? Czy zdarza się ogołocić kogoś z bliskich, znajomych, sąsiadów? Odzieraniem go z szat, obmową, krytyką, oczernianiem? Odzieraniem tych ludzi z godności w oczach drugiego człowieka? Jezusa odarto z szat. Teraz miało nasilić się cierpienie. Teraz baranek paschalny miał zostać upieczony na ruszcie krzyża, by Pascha mogła się dokonać.